Kazimierza Pułaskiego w Nowym Jorku, a jest to już 80. parada. Generał Kazimierz Pułaski urodził się 6 marca 1745 roku w Warszawie. Zmarł w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Sawanach 11 października 1779 roku, a ciało jego zostało złożone w morzu. Bohater walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Jeden z dowódców i marszałek Konfederacji Barskiej. Generał i bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, nazywany ojcem amerykańskiej kawalerii. W 2009 roku Kongres Amerykański przyznał mu honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Serdecznie chciałem przywitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam marszałka Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, parafii Matki Bożej Różańcowej 2017, Małgorzatę Stopka. Miss Polonia 2017, Sabinę Król. Junior Miss Polonie Marię Puzio i Wiktorię Zaręba. Nauczycieli i uczniów Polskiej Szkoły imieniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki oraz serdecznie witam wszystkich gości. A teraz proszę księdza Michała Tykalski o modlitwę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący, dobry Boże, Ty jesteś naszym Ojcem, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Dlatego polecamy Ci naszą ojczyznę, nasze rodziny, naszą parafię, naszą szkołę, duszpasterzy, uczniów oraz nauczycieli, oraz wszystkich i wszystkie dzieła głoszące Twoją chwałę i sławiące dobro naszej ojczyzny, naszej kultury i nas samych. Polecamy Ci w sposób szczególny naszą jutrzejszą paradę. Daj nam dobrą pogodę, dużo radości oraz błogosław tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania. Błogosław także naszym marszałkom, panu Sławomirowi Plata, pani Małgorzacie Stopka, naszej Miss Polonia, pani Sabinie Król i naszym Miss Polonia Junior, Wiktorii Zaręba i Maj Puzio. Módlmy się. Boże Rządco i Panie Narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Maryi, naszej Królowej, błogosław Ojczyźnie naszej, aby Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniu Twemu, a synów swoich wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący Wieczny Boże, daj nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na rządzących, aby sprawując władzę w naszym kraju, rządzili mądrze i sprawiedliwie. Przez Chrystusa Pana naszego, pod Twoją ochronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję bardzo księdzu Michałowi, a teraz nastąpi uroczyste podniesienie flagi polskiej. Prosimy przyjąć postawę zasadniczą do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. To z TVN-u. Dziękuję bardzo. A teraz... Nie Republika. Teraz proszę marszałka 2017 Małgorzatę Stopka o przemówienie. Dzień dobry wszystkim. Szukając encyklopedii, co oznacza słowo patriotyzm, znalazłam jakże istotną odpowiedź. Wydawałoby się na pozór prostą, ale w rzeczywistości w dzisiejszym czasie i miejscu, gdzie nam przyszło żyć, dla niektórych nie do końca zrozumiałą. Nazwa patriotyzm wywodzi się z greckiego słowa patria, oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców, tak zwaną ojczyznę. Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania się ojczyźnie. Jest również umiłowaniem i pielęgnowaniem narodowej tradycji, kultury i języka. Patriotyzm to stawianie dobra ponad interes osobisty. Rozróżniamy cztery rodzaje patriotyzmu. Patriotyzm narodowy, regionalny, lokalny i gospodarczy. Bez względu na rodzaj, pierwszorzędnymi cechami każdego patrioty jest umiłowanie ojczyzny oraz szacunek dla przodków. Jutro, 1 października, mija 80. rocznica, gdy po raz pierwszy oddano hołd wielkiemu bohaterowi narodowemu Kazimierzowi Pułaskiemu. Na 5. Alei w centrum Manhattanu po raz kolejny będziemy mogli zamanifestować swoją polskość i swój patriotyzm. Dla mnie jest to szczególny dzień. Nie tylko dlatego, że jestem dumną Polką i mam wielki szacunek dla mojej rodzimej ojczyzny, ale również dlatego, że zostałam wyróżniona jako marszałek i mogę poprowadzić kontyngent sanktuarium Jana Pawła II, parafię Matki Bożej Różańcowej, właśnie w tymże pochodzie. Nie wstydźcie się i uczcie swoje dzieci, jak być prawymi Polakami. Nie przecinajcie swoich korzeni bez względu na to, gdzie przyjdzie wam żyć. Wzbijajcie się wysoko ku niebu, jak ten biały orzeł, i z podniesionym czołem przeciwstawiajcie się wszystkim napotkanym przeszkodom. Z tego miejsca serdecznie zapraszam do udziału w Paradzie Pułaskiego wszystkich, którzy czują się Polakami. Jest to największa polska parada wschodniego wybrzeża. Serdecznie was zapraszam. Dziękuję Komitetowi Parady Pułaskiego, księżom, parafianom, znajomym i wszystkim, którzy przyczynili się do powierzenia mi tej zaszczytnej funkcji, za zaufanie i za wiarę we mnie. Dziękuję mojej rodzinie i Stowarzyszeniu Podhalan za wsparcie i obecność w moim życiu, a w szczególności za boską opatrzność i miłość kochanej mateczki,
którą mnie otacza podczas tej zielskiej pielgrzymki. W uszach mych i sercu ciągle słyszę piękne słowa polskiego przysłowia. Bez Boga ani dobroda. Szczęść Wam Boże. Dziękujemy bardzo pani marszałek Małgorzacie Stopka. A teraz proszę Miss Polonia 2017 o zabranie głosu Sabinę Król. Mam na imię Sabina Król i mam w tym roku wielki zaszczyt reprezentowania kontynentu diecezjalnego sanktuarium świętego Jana Pawła II i parafii Matki Bożej Rzęsowej jako Miss Polonia 2017. W imieniu własnym marszałka oraz kominety Parady Królewskiego chciałam wszystkich zaprosić, abyście razem z nami przeszli na 5 Alei jutro na Paradzie Polskiego w Nowym Jorku, aby młode pokolenie nie zapomniało o swoim korzeniu. Dziękujemy bardzo Miss Polonia Sabinie Król. A teraz przedstawi szkoła klasa numer 6 pod kierownictwem Lucyny Kolano program artystyczny, na który serdecznie zapraszam. Uroczystość podniesienia flagi. Piękna jest nasza ziemia, przejrzysty nad nią błękit. Piękna jest nasza mowa i pieśni, i piosenki. Piękna jest nasza Wisła, od gór dalekich do morza. Piękne są nasze dęby, topola, sosna i brzoza. Piękny jest biały orzeł, piękna jest biel i czerwień. Piękna nasza ojczyzno, kochać będziemy się wiecznie. Polskie barwy kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych na świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Barwy białe i czerwone po raz pierwszy zostały uznane za barwy narodzone w pierwszą rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji 3 maja 1792 roku. Manifestujący w ten dzień byli przepasani biało-czerwonymi szarfami. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Nasze barwy narodowe biel i czerwień stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale są nade wszystko symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Pytasz się, gdzie jest Dijaka? W niewiem wierzonej krani leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W sumie polegle styrem ruchu i książce poety i na budowie i w codziennej pracy i życzliwy w celowie. Znajdziesz ją z każdym dobrym uczynku i jest w czerwiej marmur i w białej kwiaty wiszy i w proszej tarczus i papokarów i starzy. Opowiedz nam naszą ojczyzną, jak matka dzieciom ciekawe o latach znacionych bliznych na wieki sławy i chwały. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandary. Niech ludzi żyją tu dumnie, że taki wydał ich nami. A jeśli wielka nasza historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź wierny mi najwierniejsza i nas weź sobie do serca. Dekalog ówczesnego Polaka. Pierwsze, szanuj symbol narodowy Polski, tym godny i flagę państwową.
Szanuj język i kulturę swojej ojczyzny. Szanuj świata narodowe i rocznice. Poznaj historię swojego kraju. Poznaj polskie tradycje. Dbaj o piękno naszego kraju. Bądź dumny, że jesteś Polakiem, gdziekolwiek będziesz. Postępuj zgodnie z duchem tolerancji i szacunku dla siebie i innych. Solidnie wypełniaj swoje obowiązki i nie ulegaj złym wpływom. I nigdy nie pozwól, by Polsce ubliżano, poniżając jej wielkość i zasługi. Powiewa flaga się wiatrze zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. W imieniu swoim i mojej klasy serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani Lucynie Kolano i klasie 6A za przygotowanie części artystycznej. Dziękuję bardzo za liczny udział na dzisiejszej uroczystości podniesienia flagi państwowej. Dziękuję byłym marszałkom, nauczycielom, dzieciom, wszystkim parafianom, przyjaciołom naszym, którzy dzisiaj tutaj przyszli. Dziękuję księżom, księdzu Michałowi, księdzu proboszczowi. A teraz proszę księdza proboszcza o błogosławieństwo i modlitwę. Ogarnijmy naszą miłością i naszymi modlitwami wszystkich marszałków, którzy biorą w tym roku udział w Paradzie Puławskiego, głównego marszałka Sławomira Platę, naszego marszałka panią Małgorzatę Stopka, Miss Polonia Sabinę Król, Junior Miss Polonia Maja Puzio i Wiktoria Zaręba oraz wszystkich marszałków, wszystkich kontyngentów, byłych marszałków i tych, którzy wszyscy odeszli już do wieczności, a którzy tę piękną tradycję rozpoczęli, kontynuowali i nas nauczyli. Ojcze nasz! I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie ucząc na pokuszenie, ale nas zbawmy ze złego. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jutro msza święta w intencji Polonii i wszystkich marszałków naszego dnia, a wszystkich Polaków żyjących na wschodnim wybrzeżu o godzinie 10:30. Po mszy świętej nasz kontyngent wyrusza spod restauracji Myśl na Paradę Puławskiego. Życzę wam wszystkim miłego weekendu. Radujcie się i cieszcie się tym Dniem Polskim. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa, dumni z naszych praojców. Ich tradycji i tę tradycję kontynuujemy. Wszystkiego najlepszego, szczęść wam Boże. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi, a teraz to odśpiewamy Boże coś Polskę. Boże coś Polskę, przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Osłaniał tarczą swej opieki. O nieszczęść, które przygnębić się miały, przed Twe ołtarze
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Robertowi za ośpiewanie hymnu i Boże coś Polską. Do zobaczenia jutro na paradzie. Dziękuję bardzo.